Halo, halo, witajcie moi drodzy, ja jestem Romi, a to jest oczywiście wyniki konkursu. Tak, konkurs, który trwał chyba najdłużej z wszystkich konkursów i mam nadzieję, że wam się to spodoba. Są komentarze, które nie zostały jeszcze, odświeżymy, co by nie było. Tu wyłączymy i na dzień dzisiejszy... Nie wiem, czy powinienem to robić. Nie, to był spamik, więc spamiku sobie podziękujemy. I tak jak obiecałem wam oczywiście, na wstępie chciałem wam oczywiście bardzo podziękować za ten odzew i udział w konkursie, bo to co naprawdę, tak jak się... Łeb rozjebany jednym słowem, no, rozjebaliście mnie. Więc to jest przepiękne, naprawdę, to co odwaliliście jest... Zresztą to mówi samo za siebie. A jak to wam nie przemawia samo za siebie, to mi przemawia to. Ilość odsłon. Już jest coś. U mnie na kanale nagle ostatnio wybiło 1000 subskrypcji. Czy będzie z tej okazji jakiś specjał? Odpowiem. Nie będzie żadnych specjali. Będzie po prostu dłuższoterminowa moja rekompensata wam, bardziej podziękowania wam dla was za to, że wybiło mnie 1000 subskrypcji. A jak to będzie wyglądać, powiecie? Zapytacie. No to będzie wyglądać w następujący sposób, iż będę się bardziej przekładał do materiałów, bo skoro osiągnęliśmy 1000 subskrypcji, możemy osiągnąć 10 tysięcy subskrypcji. Wiecie o co chodzi, wspólnymi siłami. Ale wracając już do samego konkursu. Oczywiście standardowo przechodzimy do ilości komentarzy, która pobiła rekordy rekordów i po prostu jest 566 komentarzy. 566 komentarzy. Przeglądałem trochę wcześniej komentarze, pousuwałem część komentarzy, które były podwójne i proszę was bardzo, jeżeli proszę o pozostawienie komentarza z nickiem gry, zostawcie jeden komentarz, a nie będziecie spamić kilkoma komentarzami. I tak przeglądam wszystkie komentarze, tak przeglądam wszystkie komentarze na bieżąco, więc będę to po prostu usuwał, a co mi się nie będzie chciał usuwać, to nie będzie nic wygrywało. Przypomnij sobie jeszcze na szybciutko nagrody, bo zmieniało się w nagrodach, bo nie do końca jestem przekonany, czy onyxowe są tak bardzo... Wiem, każdy liczy na onyxowe, tak? I teraz powiedział, Romi, w chuja zagrałeś, bo nie chcesz nam dać onyxowych. Nie, nagród będzie może ciut więcej, bo zamiast onyxowych wsadziłem złote skrzydła. Dorzucę do tego dwie perły, jedna pusta, druga z puszkiem. Dorzucę do tego jeszcze może deskorolkę, którą mam aktualnie, która mi jest nieużyteczna. Dojdą do tego więcej żarć dla zwierzaków, to są jeszcze, których nie odebrała jedna osoba. Lekarstw. Też chyba nie odebrał, nie, lekarstwa odebrał, więc zostały jeszcze takie nagrody jak te, więc tu mamy 3 nagrody, tu mamy 3, 4, 5 nagród, 6 nagród, 7, 8 nagród. Teraz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nagród tutaj, tu mamy 3, mamy 11 nagród i tu mamy 2, 3, czyli 14 nagród. Powiedzmy 15, coś tam do jako 15 nagrody do życia. Oczywiście standardowo Romi bardzo dużo pierdoli, skoro nagrody sobie już przypomnieliśmy. Odświeżymy jeszcze raz, może się ktoś jeszcze załapał, jest u mnie aktualnie godzina 18.55, dokładnie tak, 18.55 i w komentarzach coś się zmieniło, trwa ładowanie, spam, nie interesuje mnie aktualny spam, który jest prawdopodobny, a tego standardowo bierzemy, wklejamy link, ładujemy komentarze i czekamy. Jest tego dużo, jest tego dużo, jest tego naprawdę dużo. 3, 4 strony, 5 stron. 5 stron komentarzy. Powiedzmy 6 stron komentarzy. Oczywiście się nie przygotowałem, więc pozwolicie, że na sekundkę. To co widzicie tutaj w rogu na dole jest to, że mój green screen jest nie do końca dopasowany i jest chujowy jednym słowem, ale jakoś sobie tam radzi, więc muszę to zasłaniać jakoś, więc wyciągnąłem moją magiczną karteczkę. Są jakieś tam cyferki i coś, to lecimy. Chcemy zapisywać standardowo, mało profesjonalnie, ale nieważne. Zacznijmy od wygranych, może od razu polecimy od... Oj, trochę tego dużo, więc lecimy od samego dołu. Pierw lecą najlepsze jedzenie dla kumpla, czyli najlepsze jedzenie. Najlepsze jedzenie razy 50. Wygrywa osoba, którą jest. Miał być werbl. Ale oczywiście jestem bardzo, ale to bardzo leniwy i nie chcę się prowadzić materiałów dla was, aczkolwiek będę to musiał w końcu zmienić, gdyż, tak jak obiecałem, mam się dla was starać. To lecimy z koksem. Pierwszy zwycięzca. Nick Rainbow Dash. Ja bym zobaczył TSP partnera, pozdrawiam Ash. Czyli Rainbow... Dash.
Gratulacje, wygrałeś 50 pojemniczków najlepszego jedzenia. Najlepsze jedzenie razy 50 sztuk. Kolejne ląduje w rączki. Werbel, proszę. Natalia, 850. Trzeba popróbować. Mówię się po farci. Oczywiście, że tak. Natalia, 850. Wszystkie niki z gry i wszystko to wyrzucę pod filmikiem w komentarzach, kto coś wygrał, dla osób, którym się nie chce oglądać ani słuchać tego, czyli każdy jest ciekawy, czy ktoś coś wygrał. Lecimy dalej, lecą oczywiście pojemniczki, tym razem jedzenie dla partnera, czy to nazwę sobie jedzenie dla partnera razy 50 i wygrała to osoba, taka jest... Tylko teraz pytanie, czy pod komentarze też się załadowały do komentarzy? Bo pod komentarze nie powinienem brać pod uwagę. No dobra, będę to musiał... To ma dwa komentarze, więc zaraz to sprawdzimy. No dobra, trudno. Zrobimy tak, że jeszcze teraz pod komentarze się nie powinno liczyć, no ale... Następny pod komentarz już nic nie wygra, to po prostu będziemy losować dalej. To już jak go wylosowałem, zanim powiedziałem jaką na nagrody, to... Nie wiem jak cię nawet zapisać, czy Berku, czy Mateusz Rokita, ale raczej... No nie, to są nupy, dobra, czyli to są po prostu pod komentarze. Pod komentarze nie bierzemy, losujemy dalej, niestety, wybacz kumpel. Troszeczkę głupio, ale trudno. Arek Zioło, czyli Enchanted Boy. Enchanted Bow. Gratulacje, najlepszego jedzenia. Lecimy dalej, stąd zostało wszystko, to były trzy nagrody. To lecimy teraz stąd. Zacznijmy od deskorolki. Deskorolki są dwie, więc lecimy od razu pierw deskorolki, potem leci... W sumie powinienem pierw powiedzieć Jeep, ale po co pierw deskorolki. Jeep to już sobie wypiszę, oczywiście się nie przygotowałem standardowo do odcinka. Potem polecam łyżworolki razy dwa. Łyżworolki. W sumie spiszę wszystko, polecimy tak. Złote. Tytany. Archanioła. Lecimy tak. Perła na skumpla. Po perle na skumpla jest... Co tam było po perle na skumpla? Zapomniałem. Jeszcze perła z wierzchowca. Tak, czyli dlatego. I lecimy jeszcze z puszkiem. To lecimy, dobra, lecimy z Jeepem. Niech będzie Jeep jako pierwszy. Będę po prostu wybierał nagrody i... Kika! Może akurat. Dawid Woźny. Bardzo męski nick. Ja tam się nie znam. Lecimy. Kika. Z kreseczką. Wygrałeś Jeepa. Lecimy dalej. Nie wiem, czy deskorolka jest więcej warta, czy jest więcej warty łyżworolki, ale polecimy tak. Raz łyżworolki, raz deskorolka. Lecimy od łyżworolek. I... Tuturu! Tuturu to nie jest nick, idioto. Nastu Dragon. Dobrze, Nastu Dragon. Nastu Dragon. O, oczywiście, biorę też oczywiście pod uwagę, oczywiście, standardowo, za dużo mówię. Deskorolka, lecimy dalej, deskorolka. Boguś jeden, gratulacje, deskorolkę wygrałeś. Boguś jeden, deskorolkę wygrałeś. Umówmy się tak, jeżeli zobaczycie to, zgłoście się do mnie na hashtag Romi. Zostawię jeszcze w komentarzu oczywiście kontaktowe do mnie, gdzie pod jakimi nickami możecie mnie znaleźć. Jeżeli nie jestem ja na koncie, może być to na koncie jedna z moich zaufanych osób, która też jeszcze nie gra na tym koncie, ale po prostu sobie wystawia tam rzeczy takie różne. Lecimy teraz z kolejnymi łyżworolkami, które trafiają do Mr. Jam. Mr. Jam. Tylko czemu masz rzet, gdzie się nie da rzet pisać? Lecimy deskorolka. Zostaje kolejna deskorolka i on trafia w rączki. Życzę powodzenia w dalszym nagrywaniu i lepszej drogi typików. Dziękuję bardzo i pozdrawiamy również ciebie, panie Inspag. Nie wiem, przepraszam. Inipak. Pewnie jak osoby to słyszą i czytałem, jak ja czytam niki, to jest coś okropnego. Czyli deskorolki i to mamy, więc lecimy z po kolei.
To są droższe, chyba to lecimy z normalną perłą no z kumpla. Perła no z kumpla trafia do remixa 1, 2, 3, 4, 5. Ma szczęście! Remix 1, 2, 3, 4, 5. Lecimy oczywiście dalej i dalej poleci. To ma być tutaj, źle sobie podpisałem. I lecimy z... Kurwa, jeszcze perła wierzchowca. Dobra, perła wierzchowca to będzie... Tylko czekaj, ja dałem dwie deskorolki. A ja nie mam dwóch deskorolek. Nie mam, bo jedna wsadzę z perłą wierzchowca, więc zamiast perły wierzchowca muszę dać jakiś inny prezent. O kurwa. No dobra, tam zestaw lisa od to chuj jebać to, więc zamiast perły wierzchowca jest zestaw lisa. Zestaw lisa, który aktualnie zestaw lisa ląduje w rączkach. Julian pierwszy. Panie Julianie. Lub Szymku. Julian pierwszy. Ale pozdrowienia również dla ciebie, więc lecimy dalej oczywiście. Tak sprytnie zasłaniać, żeby nie za bardzo było widać mojej ściany za mną. Dalej lecimy z... I to było w... Perle... Wierzchowca. To jest tutaj, bo oczywiście sobie pojebałem. Puszek. Puszek ląduje w rączkach. Werbel, podłoga, Mati, XD. Mati, podłoga, XD. Każda osoba, jeszcze raz przypominam, która wygrała w konkursie i chce się z nią skontaktować, proszę wysyłać notki do hashtag Romi, po prostu tam będę rozdała stamtąd prezenty. Lecimy teraz z skrzydełkami. Pierwsze polecą tytanki, bo mi się najmniej podobają, ale no cóż. O! Kamil Serafin. Witaj Bartku Farcie. Tak, Bartek to ja. Jakby ktoś nie wiedział. Drawers S1. Powodzenia dla wszystkich. No więc Kamilu. Kamilu aka Kamilu. Pozdrawiam i ciebie. I YouTube też cię pozdrawiają. Panie Drawersia, za twój nick cię powinienem kurwa jebnąć, bo poksem pisany to już chyba troszeczkę z mody wyszło, ale co ja się tam znam. Zajebiste moje pismo po prostu. Lewa rączka. To dlatego. No nic, lecimy dalej. Archaniołki polecą teraz... Ciekawe, archaniołki? Archaniołki polecą teraz w czyje rączki? W czyje rączki? W czyje rączki? Chuchul. Typowy Kamil. Kolejny Kamil wygrał u mnie, więc panie typowy Kamilu na serwerze pierwszym. Chuchul. Wygrałeś archanioła. Gratulacje. Chuchul. To jest moje. Chuchul. Chuchul. I teraz tak. Czy być dla was po prostu... słownym i zrobić słowem. I tak się staram być dla was słownym, jak tylko jest to możliwe w mojej w moich możliwościach, ale musimy też zrozumieć, że jakiś tam profit też chcę mieć z tego, że po prostu robię to. Pomyślałem, że Archanioła sobie zostawię, ale czy sobie zostawię Onyxowe, bo mam zamiar z nimi coś ciekawego zrobić, o ile mi się to tylko uda. Bo pamiętacie, że założyłem nową postać, no i tak chyba zostanie. Nie obrażajcie się o to, Onyxowe i tak trafią w czyjeś rączki. Może z czymś więcej? Kto wie? Kto wie? Zostaje ostatnia nagroda, jaką jest oczywiście złote skrzydła. Które złote skrzydła trafiają do? W ogóle, tak wam powiem, strasznie te ceny poszły w dół. Wszystkiego. Okręt weszł około fortuny, tak jak i skrzydła staje po 100 parę kaka. To ja się pamiętam, sprzedem Archanioła to już było tanie, jak sprzedawałem chyba 65 kaka czy coś. To było dosłownie 2 miesiące temu, a teraz o jeszcze raz tyle spadło. Boże, o połowę spadło. 28 kaka, 27 kaka. To się mało opłaca kręcić tym kajem Fortnite. Za mała szansa się coś fajnego trafi. Ale nie przedłużając dłużej. Cash the Bosch. Tak więc gratulacje, pani Cash the Bosch. Cash the Bosch wygra złote skrzydła. Jakby to teraz zrobić ciekawie, bo naprawdę nie chciałbym dla was nie wstawiać onyxowych, ale mam pewien pomysł. Tylko to na razie zostanie, więc sądzę onyxowe trafią do waszych rączek już niedługo, jak tylko mi się wypali mój pomysł, ale do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!